twierdzenia wynikają z oddziaływania antyoksydantów na coś, co w naszym ciele nazywamy wolnymi rodnikami. Są to niestabilne cząsteczki, które istnieją w naszych komórkach. Atakują pobliskie molekuły i kradną elektron wraz z atomem. Dzięki temu znów stają się stabilne. Kiedy zaatakowana molekuła traci atom, przekształca się w wolny rodnik, co powoduje reakcję łańcuchową. Zwykle organizm radzi sobie z wolnymi rodnikami. Jednak gdy jest ich zbyt wiele, komórki mogą ulec zniszczeniu, co powoduje tragiczne konsekwencje. Uszkodzenia spowodowane przez wolne rodniki wpływają na schorzenia, jak choroby serca, rak czy zwyrodnienia plamki żółtej. Uważamy, że te szkody są zasadniczą częścią procesu starzenia się. Za to, że się starzejemy, po części odpowiadają wolne rodniki. Antyoksydanty, szczególnie witaminy A, C i E, usuwają wolne rodniki i powstrzymują je przed atakowaniem naszych komórek. Demonstracja przeprowadzona na zwykłym steku pokazuje, jak witamina E świetnie zapobiega uszkodzeniom spowodowanym wolnymi rodnikami, czyli utlenianiem. Oglądając go w sklepie, widzimy, jaki jest ładny i różowy. To witamina E chroni mięso przed utlenieniem się. Teraz pokażę, co się stanie, jeśli zniszczymy witaminę E. Zastosuję tę substancję. Umieszczona na mięsie uszkodzi witaminę E. Gdy nie działa witamina E, komórki w mięsie są zalewane przez wolne rodniki. W ciągu zaledwie kilku minut mięso staje się brązowe i zepsute. Komórki są całkowicie zniszczone. To samo stałoby się z naszym ciałem, gdyby nie ochronny efekt witaminy E.